Śpiewaliśmy o wiecznym Słowie Bożym i jeżeli czytać będziemy Nowy Testament, to możemy zauważyć, że Paweł o sobie używa takiego określenia, że on dopełnił Słowo Boże i powstaje pytanie, o co chodzi w tego typu sformułowaniach. I kluczowa rzecz tutaj jest taka, dlaczego nie pozostaliśmy na Starym samym Testamencie, tylko pojawiła się taka druga część, o której też mówimy Słowo Boże i ona jest zawarta w tym, co nazywamy Nowym Testamentem. I apostoł Paweł też mówił o sobie, tak jak już wspomnieliśmy, że on dopełnił Słowo Boże. I na czym polega ta różnica między tym, co było już znane w Starym Testamencie, a tym, co jest w Nowym. Jaka to jest jakościowo różnica? Bo oczywiste jest, że jest opisane życie Pana Jezusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie. Ale te rzeczy już były zapowiadane w Starym Testamencie w proroctwach. Więc gdy czytaliśmy dzisiaj na przykład w pierwszej części, jakie jest imię tego, kto stworzył świat, jakie jest imię Jego Syna, to już było znane to, że Syn Boży istnieje przedwiecznie. Już jeszcze zanim się wcielił, był on znany, opisany w 8 rozdziale przypowieści. Był wspomniany w 2 psalmie i w wielu, wielu miejscach. Więc takim kluczowym słowem, które nam pomoże na to odpowiedzieć, jest słowo tajemnica. Tajemnica to jest słowo, które brzmi jako coś, co jest ukryte. Natomiast nas interesuje ten rodzaj tajemnic, które były tajemnicami w Starym Testamencie, a w Nowym Testamencie one już zostały ujawnione, objawione, odkryte. I kilka takich miejsc. Pierwsze z tych miejsc to jest pierwszy list do Koryntian. Czwarty rozdział. Pierwsze 2 wersety. Tak, niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Z tego fragmentu widzimy, że apostoł Paweł, pisząc do Koryntian, ale adresując ten list nie tylko do Koryntian, ale do wszystkich, którzy wierzą w Pana Jezusa, bo to widzimy, pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 2 werset. Adresatem jest zbór Boży, który jest w Koryncie. Przeczytam ten werset. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym Chrystusie Jezusie, powołanym świętym, ale na tym adres się nie kończy. Dalej jest adresatem wraz albo razem ze wszystkimi, którzy wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa na każdym miejscu ich i naszym. Czyli to jest adresowane do wszystkich, którzy wzywają imienia Pana Jezusa, niezależnie od tego, gdzie się geograficznie znajdują. A więc również dotyczy się jak najbardziej w całej rozciągłości nas. Więc Paweł tutaj do nas mówi, niech każdy myśli o nas, czyli Pawle i jego współpracownikach, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Czyli szafarz to jest ktoś taki, kto szafuje
rozdziela. Dzisiaj to słowo szafuje jest może mniej używane. To chodzi o to, że wydziela, rozdziela w odpowiedni sposób, to dostarcza do końcowego odbiorcy. O szafarzach tajemnic Bożych. Widzimy tutaj, że liczba mnoga jest. Tajemnice Boże. Nie jedna tajemnica Boża, tylko kilka tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się wymaga, aby okazał się wierny. Czyli tutaj Paweł zwraca uwagę, że aby to było właściwie uczynione, musi to być sprawowane przede wszystkim w bojaźni przed Bogiem, wierności. Dla nas jest to też wskazówka, że my, jako współpracownicy Boży, każdy brat, każda siostra, w każdym położeniu ma się okazać wiernym szafarzem tajemnic Bożych, bo te tajemnice już zostały nam, ale to o tym będzie później, zostały nam już przekazane, objawione. My znamy ten sekret. I ten sekret nie jest po to, żeby go trzymać w ukryciu, tylko po to, żeby się nim jak najszerzej dzielić. Żeby on nie był ukryty, tylko znany powszechnie. Drugie miejsce to jest pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, gdzie to słowo tajemnica pada. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, 2 werset. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. To jest wspaniałe, znać tajemnice Boże, ale one nie są po to, żeby łechtać naszą dumę, naszą pychę, naszą cielesność, tylko po to, żeby wierności były przekazywane innym. I te tajemnice objawione nam w Słowie Bożym nie mogą powodować w nas tego, żeby stygła w nas miłość, tylko to ma być dystrybuowane, albo dzielone, albo szafowane w miłości do ludzi, którą Bóg rozlał w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Więc nie może być tak, żeby to powodowało nasze wywyższenie czy zaspokojenie naszej ciekawości. Tajemnice temu nie służą. Tajemnice służą temu, żeby jak najszerzej rozchodziła się wiara w Boga według tej wiary raz na zawsze przekazanej świętym. Bo też jest takie sformułowanie w liście Judy, żebyśmy podjęli walkę o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. I to również zawiera się w tym temacie. Czyli mamy przekazane przez Boga tajemnice, o których teraz wierność, co do nich mamy walczyć, mamy dbać o ich nienaruszalność, o to, żeby one nie były jakoś zaciemnione czy zniekształcone. I to jest oczywiście to wszystko, co już było znane w Starym Testamencie, uzupełnione o to, co zostało objawione przez właśnie Pawła i jego współpracowników. Kolejne miejsce, Kolosan, 4 rozdział. Kolosan, rozdział 4. Czwarty rozdział, 3 i 4 werset. Paweł zwraca się tutaj do nas, a w pierwszym rzędzie do Kolosan. Módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w
celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił, jak powinienem. Czyli tutaj widzimy znowu to słowo tajemnica. I to nie jest tak w świecie, że tajemnice są po to, jeśli je dostaliśmy na przykład na niwie zawodowej, jest na kopercie napisane tajne, to żeby to trzymać w ukryciu. My dokładnie odwrotnie. Dostaliśmy te tajemnice od Boga po to, żeby je obwieścić. I Paweł też tu mówi, abym ją obwieścił, jak powinienem. Czyli powinnością naszą jest tymi sekretami Bożymi się chlubić, rozszerzać krąg osób, które te sekrety znają. Oczywiście wiemy z trzeciego rozdziału Ewangelii Jana, że jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I tak samo jest właśnie z ludźmi nienarodzonymi na nowo. Oni są na prawdy Boże ślepi. Nie widzą ich. To jest tak jakby z zupełnie innego obszaru, który ich w ogóle po pierwsze nie interesuje, a po drugie, nawet jeśli ich zainteresuje, to nie są w stanie go zobaczyć. Takie w świecie jest przysłowie, że rozmawia się z kimś jak ze ślepym o kolorach. Po prostu nie mają duchowych oczu i nie są w stanie zobaczyć tych barw Słowa Bożego i wykrzywiają je. Dlatego jest konieczne, żeby ci, którzy mają Słowo Boże i są narodzeni na nowo, przedstawiali te prawdy według tego standardu, jaki Słowo Boże nam pokazuje. Wczoraj miałem takie osobiste doświadczenie, że byłem zaproszony na ślub członka rodziny i to był ślub konkordatowy, czyli zawarty był w kościele rzymskokatolickim. Ponieważ zgodnie z przepisami prawnymi tego kościoła, gdybym wszedł, to musiałoby być przerwane to całe wydarzenie, dopóki ja nie opuszczę, bo wiadomo, że każdy z nas, kto był ochrzczony, jest w tym kościele mocą prawa obłożony ekskomuniką. Więc jeżeli oni by trzymali się swoich przepisów, to gdy weszłoby się na ich teren, powinni przerwać ceremonię religijną do czasu, aż ekskomunikowany opuści święte miejsce. Święte według ich mniemania. Więc wiedząc o tym, nie wchodziłem już na ten teren, uczestniczyłem z dala. Ale to, co usłyszałem, pokazało mi pewne bardzo smutne spostrzeżenia. Dużo cytatów z Biblii, zupełnie pomieszanych jak groch z kapustą. Najpierw fragment, który dotyczy się tylko Izraela, zastosowany do kogoś, kto z Izraela nie pochodzi. Potem fragment, który dotyczy wybrania, czyli wspaniała prawda Boża, że Bóg wybrał wierzących przed założeniem świata, ale nie tam pomieszane z obowiązkami kościelnymi. Czyli jedną prawdziwą rzecz pomieszano z drugą rzeczą, z trzecią rzeczą, z czwartą rzeczą. I tak jak by się po prostu wzięło sześć wyśmienitych dań, jedno słodkie, drugie kwaśne. Kto nie lubi z nas kwaszonej kapusty? Kto nie lubi z nas lodów pistacjowych? Kto nie lubi z nas na bekonie jajecznicy? I tak dalej. Siedem wspaniałych posiłków wrzucić w blender
smacznego. Po prostu to jest tak, gdy niestety jest to robione według innej linii niż Słowo Boże to wyznacza. I tutaj widzimy, że ten trud Pawła akurat w tamtych okolicznościach został całkowicie pominięty, bo Paweł obwieścił tą tajemnicę jak powinien. I Paweł obwieścił tajemnicę Chrystusową, z powodu której też był więźniem. Kolejne miejsce to jest pierwszy list do Tymoteusza, 3 rozdział. 16 werset. Tutaj apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, znowu używa sformułowania tajemnica. Tajemnica pobożności. Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Tutaj widzimy jednoznacznie ten fragment, pokazuje nam kogo? Tego. W tamtych czasach, gdy te słowa były pisane, do chrześcijan wystarczyło powiedzieć ten. I każdy wiedział, że chodziło o Chrystusa. Mamy w Gdańskiej słowo ten oddane zgodnie z rękopisami jako Bóg, który objawił się w ciele. I te tłumaczenia są zgodne co do siebie. Bóg, który objawił się w ciele. Albo ten, który objawił się w ciele. Chrystus Jezus objawił się w ciele. To jest ta tajemnica pobożności. Został usprawiedliwiony w duchu. To dzisiaj czytaliśmy w pierwszej części. Każdy, nawet najbardziej zajadły wróg Pana Jezusa, musiał przyznać, że On jest niewinny. Każdy, i Herod, i Piłat, Łotr na krzyżu, setnik i tłumy, które bijąc się w piersi po zamordowaniu Pana Jezusa, każdy z nich widział, że Jezus jest niewinny. I dalej bardzo ważny element, był zwiastowany między poganami. To jest szokująca z punktu widzenia prawdy Bożej już znanej w Starym Testamencie, zwłaszcza na gruncie zakonu, jest to szokująca prawda. Dlatego, że przez większość Starego Testamentu widzimy wybrany lud Boży, Izrael, wybrany ziemski lud Boży. I Słowo Boże było przekazane głównie dla nich. Nie dla pogan, tylko dla Izraela. I jednoznacznie widać przez historię tego ludu, że oni byli przeświadczeni, że jest to tylko i wyłącznie dla nich. I nie było to dalekie prawdy, dlatego że nawet sam Pan Jezus, rozmawiając z Samarytanką, powiedział, że zbawienie pochodzi od Żydów. Oczywiście słowa zbawienie pochodzi od Żydów pokazuje nam, że Pan Jezus urodzony w ciele urodził się wśród narodu żydowskiego. I dlatego w objawieniu Jana, 12 rozdział, niewiasta, która przedstawia Izraela, jest przedstawiona jako ta, która urodziła
Chrystusa Izrael był właśnie tym miejscem, w którym Pan Jezus przyszedł w ciele i był Żydem co do urodzenia. Nawet list do Rzymian, 9 rozdział, mówi, że właśnie z nich wywodzi się Chrystus według ciała. Uwierzono w Niego na świecie, wzięty został w górę do chwały. Więc tutaj pierwszy element, który różni nas od Starego Testamentu, to jest właśnie zwiastowany między poganami. To jest składnik tejże tajemniczej wiadomości, która przedtem nie była znana. Bo co do samej drogi zbawienia, to ta droga zbawienia zawsze była oparta na zaufaniu Bogu, bez uczynków człowieka, w zależności tylko od Boga, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. W przypadku starotestamentowych świętych ta ofiara była jeszcze przyszłością, a dla nas jest już przeszłością. Więc czynnik czasu nie ma tu znaczenia. Bo jeżeli dla starotestamentowych miałoby być przeszkodą w skorzystaniu z ofiary Chrystusa to, że jeszcze Chrystus nie został ofiarowany, to dla nas powinno być przeszkodą, że Chrystus już został ofiarowany i się spóźniliśmy. Ale na całe szczęście ten czynnik czasowy w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Kluczowe jest to, że Chrystus na sobie, na swoim ciele wszystkie grzechy wszystkich wierzących Bogu ludzi miał na sobie. I sprawiedliwy z wiary żyć będzie. To jest prawdą w przypadku i Abla, i Noego, i Dawida, i Abrahama, i każdego z nowotestamentowych wierzących również. Natomiast składnik tutaj kluczowy, rozróżniający, to jest zwiastowany między poganami. Kolejne miejsce to jest pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. To jest bardzo długi rozdział o zmartwychwstaniu. Natomiast kluczowe dla nas słowo tajemnica pojawia się w 51 wersecie, dlatego w okolicach 51 wersetu przeczytamy. Od 49 wersetu do 56. Przeto jak nosiliśmy obraz nieziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi przeoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest, o śmierci, zwycięstwo Twoje? Gdzież jest, o śmierci, żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech.
a mocą grzechu jest zakon. Więc widzimy to słowo tajemnica. Sam fakt zmartwychwstania już był znany w Starym Testamencie. O Abrahamie jest powiedziane, że gdy składał w ofierze swojego syna Izaaka, to wiedząc, że Bóg obiecał mu z Izaaka liczne potomstwo, a w tym czasie Izaak jeszcze nie miał dzieci, to Abraham zakładał, że Bóg wskrzesi po prostu Izaaka. Hiob z kolei mówi, że jego ciało, choć zniszczeje, to potem będzie wzbudzone i że sam będzie oglądał Boga w tym zmartwychwstaniu i jego nerki za tym spotkaniem już tęsknie wyglądają. Więc takich miejsc ze Starego Testamentu wskazujących to na to, że już prawda o samym fakcie, że zmartwychwstanie nastąpi, mamy wiele, choćby nawet z Ezechiela fragment o suchych kościach, które gdy powieje tchnienie Boże, zaczynają ożywać. Choć jest to oczywiście obraz na odrodzenie Izraela, również zawiera w sobie naukę o zmartwychwstaniu. Natomiast kluczowe tutaj jest coś, co my nazywamy pochwyceniem. Pochwycenie wszystkich wierzących i zabranie ich żywcem do nieba. To nie było znane w Starym Testamencie, choć oczywiście wzięcie żywcem do nieba Eliasza jest dość temu bliskie i wzięcie żywcem do nieba prawdopodobnie Henocha jest również wskazówką. Czyli tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Więc kluczowa różnica, że jest to coś masowego. Coś dotyczącego wszystkich wierzących. Nie tylko wiernych, najlepszych wiernych jak Eliasz, mimo że było 7 tysięcy innych, którzy nie zgięli kolan przed Baalem, wzięty do nieba został tylko Eliasz. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej. Taka jest zawartość tej tajemnicy. Bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Więc widać, że to przemienienie tych naszych wątłych, grzesznych, złych, słabych, rozlatujących się, porównanych do namiotu rozlatującego się ciał, te ciała zostaną przemienione w podobieństwo ciała Pana Jezusa. To zawiera w sobie ta tajemnica z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział. I faktycznie, gdy my to gdzieś próbujemy mówić, to nawet w kręgach chrześcijańskich czasami wywołuje to szok i zdziwienie. Nawet czasami, ze smutkiem to trzeba stwierdzić, jest to rzecz nieznana tym, którzy wiedzą, że zbawienie jest z łaski i że sami się uważają za narodzonych na nowo chrześcijan. Jest tu wyraźnie powiedziane, że jest to tajemnica objawiona. Tajemnicę wam objawiam. Więc ona nie jest w formie zakrytej, nie jest w formie ukrytej, ona jest w formie już nam znanej do głoszenia jak najszerzej, w najszerszych kręgach. Zresztą ja sam też, jak byłem pierwszy raz w zgromadzeniu, tutaj akurat rozmawiałem w sobotę ze Stanisławem i z Zbyszkiem, to oni mi powiedzieli pierwszy raz o pochwyceniu, a już przecież byłem kilka lat wierzący. Już przeczytałem ogromne ilości różnych książek chrześcijańskich i co dziwne, pierwszy raz usłyszałem o tym, że będziemy
w okamgnieniu wszyscy wierzący przemienieni. A przecież to jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział. A czytałem go już wtedy wielokrotnie. Natomiast jest taka dziwna tendencja, że jeżeli komuś pewnych rzeczy, o których Bóg nam powiedział i objawił, jeśli tych pewnych rzeczy nie wskażemy dokładnie, to te rzeczy wydają się takie niektórym osobom nieznane. Jak i nam wcześniej możemy na to spojrzeć w swoim życiu i widzieć, że taki mechanizm niestety ma miejsce. Kolejne miejsce to jest Rzymian, 16 rozdział. I tutaj końcówka 16 rozdziału zawiera już hymn ku czci Boga, napisany przez Pawła. A temu, który ma moc utwierdzić was według Ewangelii mojej i zwiastowania o Jezusie Chrystusie, według objawienia tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale teraz objawionej przez pisma prorockie, według postanowienia wiecznego Boga, obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Bogu, który jedynie jest mądry, niech będzie chwała na wieki wieków przez Jezusa Chrystusa. Amen. Tutaj jest pokazane, że ta tajemnica jest przez długie wieki milczeniem pokryta, ale nie jest to tajemnica przedtem całkiem nieznana. Ona została po prostu przez niedbałość ludzką przysypana grubą warstwą zapomnienia. I widzieliśmy to w pismach prorockich Starego Testamentu, że właśnie będą ci, którzy nie są Bożym ludem, nazwani ludem Bożym. Więc to są rzeczy znane ze Starego Testamentu. Też przecież, jeśli popatrzymy historycznie, to Noe nie był Żydem. No, Noe, patrząc z takiego punktu widzenia szerszego, jest częścią nie narodu żydowskiego, tylko po prostu całej populacji ziemskiej. Od niego się wywodzą i poganie, i Żydzi. Nie tylko Żydzi. Tak samo wcześniej Abel, Adam, wspomniany wcześniej Henoch, sam Abraham przecież nie był Żydem. On był ojcem wielu narodów. Z niego się wywodzi między innymi Izmael i jego dzieci. Więc tutaj widzimy, że ci święci, tacy jak Abraham, Rahab nierządnica, wspominani w Nowym Testamencie jako na 100% pewne, że oni są zbawieni, czy Lot, to wszystko są nieżydowscy zbawieni. Więc sam fakt, że poganie będą zbawieni, jest przez Nowy Testament bardziej przypomniane i zrealizowane, lub jak Galacjan mówi, że nie może zakon dodany na krótki czas zmienić planów Bożych, to właśnie ta tajemnica na tym tutaj polega, że ona była przez długie wieki milczeniem pokryta. Natomiast przy odpowiednim wysiłku i dbałości dałoby radę ją odnaleźć w pismach Starego Testamentu. Rzymian 11 rozdział. Tutaj mamy w okolicach 20 25 werset. A
Ażebyście nie mieli, to jest list do Rzymian, 11 rozdział, 25 werset. Ażebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Tutaj apostoł Paweł wspomina o tym, że Izrael zawsze już będzie jego ludem, jako oddzielony od reszty narodów lud. Nawet jeżeli teraz jest tak, że tego nie widać, świątynia jest zburzona, może z wyjątkiem małego kawałka tak zwanej ściany płaczu, ale nie odbywa się tam służba starotestamentowa, nie ma do tego warunków. I ten lud jest obecnie na krótki czas, dopóki poganie w pełni nie wejdą. Mamy teraz coś, co proroczo nazywa się czasami pogan. I te czasy pogan teraz trwają do czasu, jak poganie nie będą mieli obwieszczonej Ewangelii, to Izrael jest w odstawce. Ale tutaj widzimy, że ta tajemnica jest tej treści, że jak już poganie wejdą, to Izrael wróci do swojej roli. Widzimy to między innymi w zapowiedzi tego, co nazywamy Nowym Przymierzem. Przyjdzie kiedyś w przyszłości czas, że na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, którą Pan Jezus Chrystus dokonał na krzyżu Golgoty, że na podstawie tej krwi przelanej na krzyżu będzie zawarte nowe przymierze z Izraelem i Judą. I to 27. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę ich grzech. Jest to przyszłość. I to jest zawarte znowu w tej tajemnicy. Tajemnicy, która ma być ogłaszana wszystkim i wszem i wobec. Nie można jej zachowywać skrytej. Ona już jest nam znana. Że ta zatwardziałość przyszła na część Izraela. Dlaczego część? Bo przecież Paweł jest Izraelitą i on uwierzył. Więc on nie jest w tej części, na którą przyszła ta zatwardziałość. Zatwardziałość przyszła na tą część niewierzącą. Kolejne miejsce to jest Efezjan. Efezjan, pierwszy rozdział, 10 werset. Tu pada słowo tajemnica. Od 9. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w nim. Widać, że tutaj ta tajemnica zawiera w sobie element połączenia. 11 werset, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Więc widać wyraźnie, że kluczem tej tajemnicy jest połączenie w Bogu w jednym wspólnym wielbieniu przed Bożym tronem i ludzi
z pogan i ludzi z narodów, co już wcześniej widzieliśmy. A tutaj jest to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi. Czyli żeby już nie było tego pęknięcia rozdziału wynikającego z grzechu. I to jest celem Bożym. Tajemnica woli Jego. Jak tutaj jest powiedziane, tajemnicę woli swojej. Aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją. I gdzie to jest możliwe? Jest to możliwe tylko w Chrystusie. Nie jest to możliwe bez doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Szerzej o tym w Efezjan 3 rozdział mówi Paweł. 3 rozdział, 3 werset. I tutaj jest może od 1 wersetu. Dlatego ja, Paweł, jestem więźniem Chrystusa Jezusa za was pogan. Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. I tutaj w 6 wersecie przechodzi dalej, mówiąc mianowicie. I to jest to, co nie było znane w poprzednich pokoleniach. Różni się to co do zakresu treściowego ze Starym Testamentem. Jest dopiero teraz objawiona i Paweł podkreśla, że objawiona jest jemu. Słowo mi w tej wypowiedzi wskazuje, że to jest tylko coś, co on otrzymał. Nie otrzymali nawet tego inni. On oczywiście to dostał, żeby przekazać innym. I co tutaj w tym 6 wersecie widzimy? Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. I to akurat jest rzeczą całkowicie nową, nieznaną. Przedtem poganin mógł się dołączyć do narodu izraelskiego, ale był zawsze traktowany jako ktoś, kto dopiero w którymś tam pokoleniu mógł zostać jak gdyby częścią tego narodu. Natomiast tutaj widzimy, że każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa, ma udział w tym jednym ciele. Niezależnie od tego, czy jest Żydem, czy Grekiem, niezależnie od tego, czy jest mężczyzną, czy kobietą, niezależnie od tego, czy jest na jakiejkolwiek podstawie, którą my na świecie różnicujemy inny. Każdy, kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa w obecnym czasie, jest częścią jednego ciała. Jest tylko jeden Kościół, którego głową jest Chrystus. I tenże Chrystus jest również Zbawicielem tego ciała. I na podstawie Jego doskonałej ofiary w obecnym czasie jest to możliwe, żeby niezależnie od tego, w jakich grzechach każdy rósł, czy w grzechach pogaństwa, czy judaizmu, gdy się nawraca, żeby mógł przyjść do Boga na podstawie tejże doskonałej ofiary Chrystusa. I to jest właśnie tajemnica, o której pisał Paweł. To nie było w ogóle znane w Starym Testamencie. Czyli, że poganie są współdziedzicami, członkami jednego ciała. Niestety, to też jest rzecz, która jest powszechnie ignorowana w chrześcijaństwie i w kręgach religijnych. Próbuje się kopiować rozwiązania starotestamentowe, robi się różnego rodzaju organizacje na kształt nowego Izraela ziemskiego, tworzy się różnego rodzaju
organizacje, gdzie czasami głową takiej organizacji jest władca, czy różnego rodzaju wyznania związane z ludzkimi ustanowieniami. Nie trzyma się wtedy głowy, a głową jest Chrystus, a my Jego członkami. Taka jest treść tej tajemnicy, że każdy, kto narodził się na nowo, każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest przez Ducha Świętego włączany do tego ciała, którego głową jest Chrystus. Nazywamy to chrztem przez Ducha Świętego albo chrztem ochrzczeniem przez Ducha Świętego, bo to Duch Święty chrzci, czyli zanurza w to ciało. Czyni takiego człowieka częścią ciała Chrystusowego. Kolejne miejsce to jest Efezjan 5 rozdział, gdzie słowo tajemnica pada. 32 werset. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Więc widać jednoznacznie, że Paweł tą tajemnicę odnosi również do takich rzeczy jak to, o czym już w Starym Testamencie pisali prorocy, że nie umieją rozpoznać drogi węża na skale, nie umieją rozpoznać relacji między mężczyzną a kobietą. A tutaj jest powiedziane, że ta relacja między mężem i żoną to jest relacja między Chrystusem i Kościołem odzwierciedlona w tych naszych ludzkich stosunkach. To właśnie ten 5 rozdział Efezjan, 32 werset o tym mówi. Więc może przeczytajmy ten fragment od 28 wersetu. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będą jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Jest to, widać jednoznacznie, nawiązanie do tej relacji, że człowiek w relacji między mężem a żoną ma brać jako wzór relacje między Chrystusem i Kościołem. Kościół, jak widzieliśmy, jest to ciało, a Chrystus to jest głowa, z którą to ciało jest w doskonałej komunii. I mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciała, tak samo jak Chrystus miłuje Kościół jak swoje własne ciało. I tutaj 29, jak i Chrystus Kościół, tak właśnie ta pielęgnacja ma następować. Kolejne miejsce, które odnosi się do tajemnicy, to jest miejsce związane z Kolosan. List do Kolosan. Pierwszy rozdział, 26 werset. Tutaj znowu jest sygnalizacja, dlatego, że ta tajemnica, o której tutaj Paweł mówi, jest tajemnicą zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Czyli to jest coś, co
różni nasz okres, kiedy ta tajemnica jest już odkryta, od okresu poprzedniego, kiedy tą tajemnicę coś zakrywało. Przeczytajmy od 24 wersetu do 29. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, albo w innych tłumaczeniach, abym dopełnił Słowo Boże. To jest to, od czego dzisiaj wyszliśmy, że te tajemnice to jest dopełnienie albo w pełni rozgłoszenie Słowa Bożego. Później już nie ma żadnego istotnego dodatkowego objawienia. Tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Więc tutaj widzimy jednoznacznie, że ta tajemnica była zakryta od wieków i od pokoleń, teraz jest objawiona, czyli znana. Komu jest ona objawiona? Świętym Bożym, świętym Jego. Nie jest ona objawiona nikomu innemu, ale do nas należy, żeby ona była znana. I teraz to jest znowu nawiązanie do kwestii Kościoła, czyli 25 werset. Tego Kościoła został Paweł sługą. I 24, że za ciało Jego, którym jest Kościół. I w nawiązaniu do tego jest oczywiste, że kluczowe jest mieszkające Słowo Boże w każdym człowieku wierzącym i mieszkający osobiście w każdym wierzącym Chrystus. Stąd tutaj jest sformułowanie, że każdy, kto jest częścią tego Kościoła, jest osobiście zamieszkany przez Chrystusa. Chrystus w was, nadzieja chwały. To jest właśnie to, że między poganami to bogactwo chwały tej tajemnicy ma miejsce. Między tymi, którzy nie należeli do narodu ziemskiego, Bożego, tylko byli poza wszelkimi obietnicami. Czyli odnosi się to do nas, do pogan, bo my jesteśmy według ciała z pogan. Czyli to jest sedno tejże tajemnicy, że Bóg z każdego narodu wybrał na podstawie doskonałej ofiary Chrystusa i wezwał do siebie z wszystkich narodów. I każdy, kto uwierzy, staje się częścią ciała Chrystusowego, którego Chrystus jest głową. Jeszcze Kolosan wspomina słowo tajemnicę w rozdziale drugim, drugi werset. Gdzie mamy takie słowa, aby pocieszone były ich serca, a oni, połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I dochodzimy tutaj jeszcze do tego elementu, z którym już wcześniej mieliśmy do czynienia w 1 Tymoteusza, 3 rozdział, gdzie Chrystus został nazwany tym, który jest częścią tajemnicy pobożności, że ten, który objawił się w ciele, zwiastowany był poganom. Czyli Chrystus, inaczej Bóg objawiony w ciele, tutaj jest
nazwany tajemnicą Bożą, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I to prowadza nas do tej właściwej osoby, do osoby Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli brakuje nam przekonania, że mamy wystarczająco mądrości i poznania, to właśnie w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Możemy w Nim doszukiwać się wszelkich cennych rzeczy związanych z tymi tajemnicami, które zostały objawione w Nowym Testamencie. Praktyczne konsekwencje oczywiście są następujące. Możemy całe Słowo Boże, które dzisiaj mamy, traktować jako już w pełni kompletne i wystarczające. Nie ma po tym Słowie, zgodnie ze słowami Pawła, że on dopełnił Słowo Boże, że uczynił je w pełni kompletnym, nie ma już żadnych nowych źródeł wiedzy na temat Boga. To wszystko, co o Bogu wiedzieć można, Bóg nam objawił w Biblii. I nie musimy mieć żadnych trosk. Jeżeli czegoś w Biblii nie mamy, to znaczy, że nie jest to przewidziane do poznania przez nas na czas obecny. Nie jest to rzecz, którą Bóg chciałby, żebyśmy się zajmowali w kwestiach poznania Go. Tylko i wyłącznie to, co mamy w Słowie Bożym, w Starym i Nowym Testamencie i nic mniej i nic więcej.
Panie słowo to wszechmocne. Panie słowo te wszechmocne, dziwne tak dla serca rosne, oprócz niego nie ma światła i inne Ahem.